W 1891 roku na Cyplu Dębnickim w Krakowie wybudowano niezwykłą neogotycką willę. Kilka lat po wybudowaniu Mostu Dębnickiego, który z Krakowem połączył wieś Dębniki. Budowla powstała jako prywatna rezydencja rodziny Rożnowskich, bogatych fabrykantów, którzy zajmowali się produkcją mydła. Rożnowscy byli jedną z najzamożniejszych krakowskich rodzin. Ciekawostką jest fakt, że to właśnie z ich fabryk pochodziło słynne w całej przedwojennej i powojennej Polsce mydło Biały Jeleń. Neogotycka willa była właściwie wcale nie tak małym zamkiem, miała trzy kondygnacje i czworoboczną wieżę przykrytą dachem w kształcie ostrosłupa. Elewację wykonano z czerwonej cegły. Sama wieża była tak wysoka, że górowała nawet nad murami Wawelu. Jak to możliwe, że bez przeszkód wzniesiono ogromny budynek, który tak mocno ingerował w historyczny krajobraz Krakowa? To proste, wieś dębniki nie była wówczas częścią miasta. Budowniczych nie obowiązywało restrykcyjne krakowskie prawo budowlane, tylko ustawa budowlana z 1786 roku, która zezwalała na postawienie tak dużego obiektu. Zamożni fabrykanci mogli więc bez problemów wznieść okazałą rezydencję nad samym brzegiem Wisły i to wprost na terenach zalewowych. To okazało się wiele lat później przyczyną zagłady budynku. W 1891 roku imponująca willa Rożnowskich, jak i sami właściciele, Ida i Edward Rożnowscy, mieli się jednak znakomicie, a krakowianie musieli zaakceptować ekstrawagancję zamożnych producentów mydła. Największym problemem okazała się jednak niefortunna lokalizacja budynku. Niefrasobliwie postawiono go w miejscu, w którym Wisła bardzo często wylewała. Wielka woda na największej polskiej rzece zdarzała się regularnie co kilka lat. Willa Rożnowskich była więc regularnie uszkadzana przez powodzie. Stało się tak w roku 1903, 1925 i 1934. Powodziom sprzyjało ukształtowanie linii brzegowej oraz fakt, że w tamtym czasie rzeka nie była jeszcze dostatecznie uregulowana. Co gorsza, wille wybudowano na pokaźnym cyplu. Powodował on niebezpieczne prądy, które wyjątkowo utrudniały żeglugę i sprawiały, że woda niebezpiecznie podmywała nawet wawelskie wzgórze. Ostatecznie rodzinę Rożnowskich wywłaszczono i w 1920 roku budynek stał się własnością państwa. Co ciekawe, nawet po wywłaszczeniu prywatnych właścicieli nie zdecydowano się na zburzenie problematycznej budowli. Zamiast tego do willi wprowadziła się dyrekcja dróg wodnych, która urzędowała w tym miejscu przez kolejne 18 lat. Dlaczego budynek ocalał, choć był problemem dla żeglugi na Wiśle i dla samego wzgórza wawelskiego? Trudno powiedzieć. Być może urzędników skusiło niezwykłe otoczenie i majestat pobliskich murów w wawelu, a może brakowało atrakcyjnych lokalizacji dla szybko rozrastającej się kadry urzędniczej. Dopiero po katastrofalnej, długotrwałej powodzi w 1934 roku podjęto decyzję o wyburzeniu willi. Ostatecznie historia Willi Rożnowskich skończyła się w 1938 roku, kiedy budowlę rozebrano. Po rozbiórce Willi Rożnowskich pozostał w tym miejscu wrzynający się w bieg Wisły Cypel. Skrócono go i wyprofilowano, aby nurt nie zagrażał już statkom pływającym po rzece oraz nie podmywał wawelskiego wzgórza. Powstała w tym miejscu bardzo popularna wśród mieszkańców Krakowa plaża Wawel. Było to ulubione miejsce wypoczynku dzieci i dorosłych, z imponującym widokiem na zamkowe mury. Ciekawostką jest fakt, że plaża miejska w pobliżu istniała już w XIX wieku, natomiast była przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn. Dla pań założono oddzielne kąpielisko w 1875 roku na groblach. Do początku XX wieku kobiety kąpały się jednak nie w strojach kąpielowych, a w specjalnych koszulach i nie na otwartym powietrzu i w specjalnych koszach, które ukrywały je przed wzrokiem postronnych osób. Plaża Wawel, która powstała po dawnej willi rożnowskich, była jednak już w pełni koedukacyjna. W takiej formie funkcjonowała aż do lat 60., kiedy po spiętrzeniu Wisły na stopniu wodnym Dąbie w 1965 roku zniknęła bezpowrotnie. Dziś po niezwykłym budynku zostały już tylko wspomnienia, archiwalne fotografie oraz niezapomniane mydło.